wierszach jest wynoszona postać Dobrusi, oczy od szeroko otwarte, takie wodniste, cała blada, w koszulce białej, tu od nogi wszystko w ogóle tak odsłonięta, tak jak gdyby nieubrana, i wynoszą ją jacyś Azjaci. 8000 metrów. Załamanie pogody. Śnieżyca. Utknęli w trzech ciasnych namiotach. Brak tlenu, nieustanne pragnienie, wychłodzenie. Alek jest umierający. Obrzęk mózgu, choroba wysokościowa. Ma halucynacje. Dobrusia jest przy nim sama, ale jest cały czas. Na tej wysokości każdy ruch to skrajny wysiłek. Otula Alka, wspiera go do końca. Umarłego pochowa. Szturmowy namiot staje się jego trumną. Koleżanka Dobrusi, Teresa, doświadczona himalaistka, umiera w drugim namiocie. Obrzęk płuc, dusi się. Ostra choroba wysokościowa. Jej partner ze szturmu na K2, Karol, nie czeka, aż Teresa umrze. Ściąga z niej ciepłe ubrania, zabiera puchowy śpiwór. Jej już nie będą potrzebne, a on chce przecież przeżyć za wszelką cenę. Ucieka. Dobrusia przyjdzie tu zaraz, znowu kosztem własnych sił, żeby pogrzebać, chociaż okryć śniegiem i lodem ciało koleżanki. Karol wpycha się na siłę do trzeciego namiotu, gdzie Dobrusia, Bruno i Willem w wielkiej ciasnocie próbują przetrwać załamanie pogody. W tej ciasnocie jest najcieplej, ale tej drobnej dziewczynie nie zostawili już miejsca do spania. Leży w śpiworze zwinięta w apsydzie namiotu na butach trzech kolegów. Jedyna z Polski w tym dziwnym zespole. Tak cudem przeżyją ponad tydzień na 8000 metrów. To była strefa śmierci. Tony śniegu zaczęły padać. Jak gdyby coś w kosmosie się działo złego. A drugi sen to... Dobrusia siedzi pod skałą, taką szarą, ubrana tak jak strój wspinaczkowy, i oczy tylko, od oczu szły takie, rozmawiałyśmy nie ustami, tylko promienie szły, takie promienie szły od oczu, i ja odpowiadałam jej też mózgiem, też tymi promieniami. I Dobrusia mówi: mamunia nie wie, jak ja zginęłam. A ja mówię: nie wiem. A to ja mamuni powiem. I ja tak na nią popatrzyłam i tak widzę, że te oczy są takie przepastne, takie bardzo smutne. Ona strasznie cierpiała przez te 8 czy 9 dni, co walczyła o życie innych, co tak kolejno tam umierali. Ona musiała, takie były smutne, i mówi: mamuniu, ja już zupełnie się wyczerpałam, ja już nie mogłam, ja już nie mogłam. Karol są skrajnie wyczerpani. Nie wstają już wcale, zupełnie bierni. Dręczą ich torsje, bóle głowy.
Niedotlenienie zagraża ich życiu. Dobrusia karmi ich. Ze śniegu gotuje wodę, jakąś zupę. Na tej wysokości każdy gest dla drugiego człowieka oznacza coraz mniej sił dla siebie. A przecież ci trzej nie są przyjaciółmi Dobrusi. Zaledwie znajomi. To zamieć skazała ich na trwanie razem tutaj. Przypadkowo. Na tej wysokości podobno wybór jest tylko jeden. Jeżeli walczy o samą siebie, to może przeżyje. Przed ostatnią wyprawą Dobrusia zwróciła się do mnie. O to, czy ja bym, powiedzmy, tutaj jakoś nie mógł jej pomóc. Oczywiście powiedziałem, że jej pomogę. Dlaczego nie? I nakłoniłem jedną z większych, z lepszych firm, do dziś to oczywiście mogę powiedzieć, to była Huta Miedzi, prawda, na sponsorowanie tego. Ja na szczęście, muszę powiedzieć, nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym przegrał. Nikt. Wszystko, co zaplanowałem, wszystko miałem. Wszystko. Dobrusia to, co zaplanowała, miała. Niestety spotkała się z czymś niebywałym, z brakiem solidaryzmu, z brakiem pomocy na linię. No i koniec. Z tego co wiem, to Dobrusia dokonała dużych, można powiedzieć, wielkich czynów w czasie tych tragicznych 10 dni na wysokości 8000 metrów. No, ale czy ja to mogę zrozumieć? Trzeba powiedzieć, że ja to muszę zrozumieć, bo tak było. Ekstremalna chwila, chwila próby jest chwilą prawdy. Jest chwilą prawdy. Wtedy ujawnia się to, kim jesteś, a nie tylko to, co o sobie sądzisz, co o sobie myślisz. Co o tobie inni mówią. Po prostu najzwyczajniej stajesz w nagiej prawdzie, która cię obnaża do końca. I wtedy okazuje się, kim jesteś. To, kim jesteś,